No, tu mamy taki uchwyt na wodę, elegancko w środku. Dwa kubeczki, orzeszki. Tutaj, Dorka, ty co robisz? Można zobaczyć? Ha! Dorka obiera jajka z 7-Eleven. Nie. Nie? Nie? A co? Z naszej byłej kuchni. No. I sobie jedziemy. Bo nas porobili, to tak skuter mamy z przodu, mieliśmy mieć z tyłu, mamy z przodu, ale to nic. Nic się nie stało. Jedziemy. Ale Honda. Honda. O, jajeczko. Dziękuję. Jeszcze połowa trasy przed nami, a już 7 godzin w drodze. Damy radę. Nie. Daj sobie zjedz, jem jajko. Ale ładne jajko. To nasz ostatni poranek na wyspie Phuket w mieście Patong. W tym mieszkaniu, super mieszkaniu, najlepszym mieszkaniu, jakie chyba tutaj tylko w ogóle się znajduje w tym mieście. No niestety, 6:45, musimy się żegnać z tym pięknym miejscem. Słoneczko już pomalutku wstaje w górach, za górami. No a my ruszamy w drogę, ale nie wyjeżdżamy jeszcze z Tajlandii, tylko się przenosimy i wracamy do Pattayi. No, dzień zaczynamy z trochę dziwnymi przygodami, bo naszemu kierowcy popsuło się auto. Godzina 7, mieliśmy już właśnie wyjeżdżać. No ale niestety nie jest tak łatwo w życiu, a mamy niezły dorobek do zabrania. Bierzemy skuter ze sobą, nasz skuter. I 6 walizek, kaski, no my i w ogóle. Także auto potrzebujemy duże, dobre. No i czekamy. No muszę wam powiedzieć, że to jedna ze śmieszniejszych przygód, jakie przeżywamy. No kurde, warunki są ekstremalne, bardzo ekstremalne. Kurde, skuter załadowany do busa, no ale no cóż, no trzeba było go jakoś zabrać. Siedzenia musiały zostać odkręcone, bo bus, który miał po nas przyjechać, niby się popsuł, nie wiem. Tamten był większy, skuter miał być z tyłu, tutaj mieliśmy normalnie z przodu siedzieć, no ale no niestety. No i warunki są takie, jakie są, no ale no jedziemy, wszystko jest ogólnie w porządku, no i tyle, no tylko trasa troszkę się wydłuży, niestety. Ale byleby bezpiecznie dotrzeć do celu. A więc jesteśmy w trasie, właśnie zatrzymaliśmy się w Surat Thani na stacji benzynowej. Jesteśmy akurat w tym samym miejscu, co kiedyś sami jechaliśmy, to też się tutaj zatrzymaliśmy. No i nie mogę nie kupić tej przepysznej piersi z kurczaka właśnie w tym samym miejscu, co kiedyś, czyli Five Stars, najlepsze kurczaki w Tajlandii. Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Pan Ryszard Rynkowski zaśpiewał kiedyś taką fajną piosenkę. No i tutaj do dzisiaj, do naszego dnia dzisiejszego ona by się tutaj fajnie nadawała. Emi, jak to jeszcze było? Nie. Nie wiesz? To zaraz przytoczymy słowa. Uwaga, bo wampiry chowają się przed słońcem. Emi, czemu ty się chowasz przed słońcem? Bo go nie lubię. Bo go nie lubisz? Tak. Co ty gadasz? Ale gorąco. Emi. Mieliśmy nagrać coś śmiesznego, nie nagraliśmy nic śmiesznego, ale duże ryby, co? Ale tutaj ładnie jest, patrz jakie tutaj ładnie jest. Oj, to mi ładnych rybek. O jacie. Ale dużo fajnych rybek. Rybki, rybki, kafe Amazon. Dorka, pomachasz? Dosyć machania. Dosyć machania? Machało mnie tak w tym busie. Droga do restauracji. Tu. Tu? Nie wiem. To leci ogromna ważka. Oho, ogromna ważka? Nie pogryzła was? Nie. No to dobra. To najważniejsze. Kolejna stacja i kolejne smakołyki do możliwe do kupienia. Ale my tam raczej jesteśmy bardziej zainteresowani toaletką i kupieniem tylko czegoś do picia. W połowie Tajlandii znajduje się bardzo mało białych turystów. Sami mili Tajowie. Ci panowie tak wyglądają czasami troszeczkę jak kobiety, ale... Jedną z ciekawostek, którą zaobserwowałem dopiero po czwartym razie, kiedy jadę tą trasą z Pattayi na Phuket, jechałem 3 razy jako kierowca, więc się nie interesowałem takimi tematami, ale teraz za czwartym razem, kiedy podróż się trochę przedłuża, jest bardzo gorąca i tak dalej, i chciałem sobie kupić małe piwko i okazuje się, że na żadnej stacji po drodze nie ma żadnego alkoholu. Nigdzie tutaj na żadnej stacji, gdzie jest 7-Eleven, gdzie są jakieś inne sklepy, nie da się kupić alkoholu. Po prostu go nie ma.
Cóż to mamy za piękne miejsce, ale się pan na pięknej stacji zatrzymał. Jakie piękna ławeczka. Ojocie, jakie tu w ogóle zdjęcie mega. Ło, ale... Ale czad. No, pięknie. Ładnie to za słabe słowa. No, za słabe. Takie, jak w Polsce, jak się nazywają, ale... Ale miejsce. Emi, co tam robisz? Ona w cieniu, wampir. Ale tutaj jest ładnie. Zobaczcie na to. Tutaj się tak ładnie woda leje. Taki klimacik. Tutaj sobie ta woda leci, leci, leci. Tam leci druga. W ogóle to jest takie miejsce, żeby sobie usiąść. No niestety zapalić, jak ktoś chce. I z takim widoczkiem na takie piękne palmy. Ale tu jest klimacik. Kurczę. No mistrzostwo świata. Tajlandia poza tymi budynkami, poza tymi miastami, to po prostu jest przecudowna. Przecudowna. Tutaj jakieś przekąski leżą. Tylko one tak w słońcu tutaj się chyba suszą, czy co? Nie wiem, ale wyglądają nawet smakowicie. 45 baht, to jakieś 5-6 zł. Nie wiem, czy to za cały talerz, czy jak. Tutaj jeszcze jakieś takie rzeczy. A i tutaj druga strona. O, tutaj nasz busik podjeżdża. Dawaj, dawaj, jedziemy dalej, bo jeszcze kawał drogi przed nami. Oj, 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 właśnie mija nam dopiero 13 godzina trasy. 13 godzin trasy za nami. Dupy już strasznie bolą. Mamy jeszcze 3 godziny trasy, bo właśnie dopiero dojeżdżamy pomału do Bangkoku. Później przez cały Bangkok i jeszcze do Pattayi. Także bardzo, bardzo długa podróż. Bardzo pomału jedziemy. No bo to skuter, no bo to to, no bo to tamto. Oj, pomalutku, 80 mniej więcej na godzinę. Cały czas to 80, 80. Bardzo długa trasa, bardzo długa i męcząca. Co to? Hello Kitty? Woda Hello Kitty? Woda pura? Jeszcze czekamy tylko na tościki i ruszamy w trasę dalej. No,